W Rzeszowskiej Fundacji trwają przygotowania do otwarcia kolejnej wystawy Bliźniemu Swemu. 15. edycja rozpocznie się w czwartek wernisażem w warszawskiej Zachęcie. Potem prace ponad 200 polskich artystów będą prezentowane w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i także w Rzeszowie. Wielka licytacja w marcu. Przedaukcyjna wystawa to za każdym razem wielkie logistyczne przedsięwzięcie. Fundacja Bliźniemu Swemu najpierw przez wiele miesięcy zbiera pracę, zachęcając najlepszych polskich artystów do wsparcia przedsięwzięcia, potem je oprawia i kataloguje. W międzyczasie ustala szczegóły związane z kolejnymi miejscami prezentacji wystawy w największych polskich galeriach. Teraz przyszła pora na pierwszy wernisaż. Od kilku dni trwa wielkie pakowanie wystawy, którą od czwartku będzie można oglądać w warszawskiej Zachęcie. Zainteresowanie naszymi wystawami, naszą aukcją jest ogromne. Z całego świata mamy telefony i cieszę się, że już dziś, kiedy jeszcze nie otworzyliśmy jeszcze ani jednej wystawy, że już zainteresowanie jest tak olbrzymie. Wszystko dlatego, że za każdym razem ta jedyna w swoim rodzaju prezentacja prac jest dużym wydarzeniem. Nawet w Zachęcie galerii, która na co dzień starannie dobiera artystów, prace i wystawy. A aranżacja kolejnej odsłony wystawy Bliźniemu Swemu rozpocznie się już w środę. Ale żeby zacząć rozwieszać obrazy, najpierw trzeba je zapakować, tak aby bezpiecznie dotarły do Zachęty. W tym roku w tej części przygotowań pomagają między innymi Sylwia i Monika, wolontariuszki fundacji. Jest to bardzo szczytny cel. Chodzi o to, żeby pomóc właśnie tym najuboższym i właśnie dlatego tutaj się znalazłyśmy. I pakujemy właśnie dzisiaj obrazy, jak widać tutaj za mną, które trafią na aukcję i myślę, że dzięki dobroci dobrych ludzi uda się wielu osobom pomóc. Wystawa Bliźniemu Swemu od pierwszych edycji ma ważne charytatywne przesłanie. To ono skupia wokół idei pomagania i artystów, i nabywców prac. Artyści, przekazując swoje prace, dzielą się tym, co mają najcenniejsze. Prace są chlebem, są darem, są przygotowane po to, żeby cieszyć i żeby radować, a jednocześnie, żeby też uzyskać z nich jakiś dobry dochód finansowy. Pieniądze uzyskane z licytacji prac, którą zaplanowano na marzec przyszłego roku, trafią do placówek prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, jadłodajni, noclegowni i schronisk. To uzupełnienie budżetowych dotacji bardzo ważne, bo niezbędne w kryzysowych, niezaplanowanych wcześniej sytuacjach. Z Fundacji Bliźniemu Swemu mamy otwarte serca, otwarte dłonie na pomoc tym, bez oglądania się na przepisy. Jeżeli ktoś jest w potrzebie, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduje, zawsze jesteśmy w stanie pomóc. Podczas ostatniej aukcji w kwietniu ubiegłego roku prawie 300 prac sprzedano za ponad 700 tysięcy złotych. Kolejna jubileuszowa licytacja będzie wielkim finałem prezentacji prac w największych polskich galeriach. Od Zachęty zaczynając.